Słuchajcie, przyjechałem na taką miejscówkę, że droga się skończyła. Przejdę się kawałek i zobaczymy, na którą stronę najfajniej polatać. Ale ogólnie miejscówka jest obłędna. Już czuję się, jak tutaj dojechałem, jakbym leciał dronem. Idealny spot. Nie da się tutaj dojechać. Ale rzeźba terenu, kolory, przede wszystkim konfiguracja tego terenu. Taka, że można latać daleko, tuż nad ziemią, właśnie sprawiło, że one sprawiły, że postanowiłem tutaj zaryzykować się przejść. Tu wygląda to ogniście. Magia miecza, normalnie góra. Są skały, jest widokowe to miejsce. Tu jest taki garb. Można tędy chodzić. Muszę się tutaj wybrać. Przede wszystkim zobaczę, czy ja jestem w świetle tutaj. No raczej tak. Ale nie wiedziałem, że tutaj jest taka garań. Latałem dość wysoko, ze względu na to, że nie znam tego terenu i nie wiem, nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby mi brakło zasięgu, ale można tam polatać w tym miejscu dosyć konkretnie, trzeba przyznać. Nie spodziewałem się, że w ogóle na Jurze jest taka grań długa. Co prawda ona tutaj jest zalesiona, ale mimo wszystko nie zawsze może być zalesiona, bo inne wzgórza też były kiedyś mocno zalesione. Ale bardzo ciekawa miejscówka i uważam, że ma niesamowity potencjał. Ale nie wiedziałem, że tutaj jest taka grań. O ja dziękuję. Dobra, cały czas mam 50. Jestem na grani. Troszeczkę się obrócę w tamtą stronę. Jestem dość wysoko. I wygląda to obłędnie. Cześć wam. Słuchajcie, ta historia się nie kończy. Po tygodniu wracam na grań. Przyjechałem tutaj przy okazji, bo to jest ode mnie jednak dość daleko, ale co jakiś czas jeżdżę z młodą do stajni i właśnie dzisiaj postanowiłem sprawdzić możliwość wejścia na grzebień, na tą grań. Rozmawiałem z dwójką ludzi miejscowych. Jeden facet mi powiedział, że faktycznie ona była lepiej odsłonięta i babka mi powiedziała to samo, że za młodo oni tam chodzili, ale teraz bardzo zarosło. Staram się tutaj znaleźć najlepszą ścieżkę możliwą i myślę, że od ujęcia wody od strony zachodniej będzie najlepiej. Podejdę ile się da, a jeżeli nie będę mógł, to znajdę najwyższe miejsce, z którego jestem w stanie wystartować i polecę, nagram ciekawszy film. Nie z dużej wysokości, tylko właśnie taki proximity, tuż nad granią. Mam nadzieję, że to dzisiaj zrealizuję, a jak nie, to przynajmniej przybliży mnie o krok do kolejnego sukcesu. No i faktycznie, jak sobie spojrzymy, to tutaj wzdłuż ogrodzenia wszystko jest maks zarośnięte. Ja dzisiaj wprawdzie wziąłem długie spodnie, ale kurczę, jest miazga pod tym względem. Może spróbuję troszeczkę przejść bokiem tym lasem. Spróbuję znaleźć, może będzie jakaś przecinka, ale raczej te szanse są niewielkie. Kurczę, no nie ma szans, żeby tutaj w ogóle przejść. Żadnych. Zero szans. To było piękne. Trochę się pokoliłem, przechodziłem. Musiałem się cofnąć i przechodziłem dalej. Ale znalazłem grań. Jest. Jest piękne, widokowe, spektakularne miejsce. Niesamowite. I wszedłem tu. Ostatnio latałem tam z dołu. A teraz jestem tak mocno na górze. Cudownie. Ale widoczki są kozackie stąd. Thank you.
Powiem tak, wrażenia są bezcenne z pierwszego lotu. Nie miałem pewności, jak to tutaj wygląda, ale ta grań jest bardzo ładnie odkryta. I tutaj kiedyś było mniej zalesione, bo taki pan starszy, który mieszka tu niedaleko, oglądał film w goglach i mówił, że kiedyś tu były normalnie ścieżki, dzieciaki się tutaj bawiły. Fajne miejsce widokowe. Niedawno tak zarosło. Ale muszę przyznać, że loty tutaj robią wrażenie. W ogóle nawet jak się tutaj stoi, to pięknie widać. A co dopiero jak z tego miejsca się lata. Odpocznę trochę, bo mam sporo wrażeń i zaraz spróbuję zrobić jeszcze jeden lot. No. Słuchajcie, jestem mega zadowolony z tego drugiego lotu też. Poleciałem kawał drogi na koniec tego pola i takiej krętej dróżki. To jest przepięknie, naprawdę. A już te loty były odważniejsze. Oczywiście nie mam tutaj GPS-a, bo przydałby się w Nazgulu, chyba mu dokupię. Natomiast mogę powiedzieć, że było super. Musiałem pilnować też akumulatora, bo tutaj jak zbliżamy się do 14, to później bardzo szybko spada. Więc tą stromą rozładowanie, krzywą rozładowania ma bardzo stromą. Ale ogólnie jestem mega zadowolony z tej miejscówki, bo jestem w takim miejscu, które nie jest znane przez wiele osób. Głównie lokalesi. Widziałem tam na początku, na samym początku grani, że palą opony, znaczy się, że jest tutaj lepsze dojście i miejscowi na pewno znają, szczególnie ci młodsi. Jest tu trochę śladów, ale nie za dużo, raczej mocno zarośnięte. Taka ścieżka, ale bardzo rzadko uczęszczana tutaj na grani. Wyczaiłem miejsce, gdzie tam musimy się cofnąć troszeczkę na zachód i stamtąd powinienem mieć bardzo blisko, najbliżej pola, tutaj w dół na północ. Myślę, że to będzie najlepszy kierunek. Idziemy tam, zobaczymy, czy będzie się dało przejść. Nie mam jak filmować tego dobrze, ale mniej więcej tak wygląda droga zejściowa. Tutaj po takim mchu i stromych skałach na dół zaraz powinienem się przebić do pola, ale potrzebuję dwóch rąk, dlatego pokazuję wam to tylko przez chwilę, żeby była jasność, jak się tutaj dochodzi. To nie jest wycieczka taka na piknik. Nie, nie, nie. Tu trzeba naprawdę mocno, żeby w ogóle znaleźć tego typu drogę, to trzeba się mocno nakombinować. Masakra. Tak to wygląda z tej strony. Już teraz jestem w terenie, gdzie mogę spokojnie chodzić. Wypłaszczył się. Ale widać, że jest ścieżka. Co prawda nie ewidentna. Natomiast jest. I ja wypatrzyłem ją z lotu ptaka, bo widziałem, że to jest najbliżej pola. Dosłownie tutaj już się zaczyna pole, więc jeszcze parę metrów i będziemy. Ale ogólnie to jeżeli ktoś nie wie, tak jak ja nie wiedziałem, naprawdę ciężko się dostać na ten grzbiet. Natomiast tutaj widać, że ludzie sobie mieszkają poniżej i nad tym domkiem można przejść. Ja idę na pole w takim razie. To jest skoszone nawet w tej chwili. Tak wygląda. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Szczęśliwie dotarłem do auta. Jestem bardzo zadowolony. Byłem w tamtej dziczy, mocno zarośniętej, miejscami nie do przebycia. Na szczęście znalazłem ścieżkę, znalazłem grani. Wspaniale polatałem tam i dzięki serdeczne, że byliście podczas tej przygody ze mną, bo to była przygoda w całkiem nieznanej okolicy, a było mega. Widzę tutaj więcej takich miejsc. Myślę, że je z czasem też zrobimy. Pytanie tylko, czy wystarczy czasu i życia na to i sił. Ale było dzisiaj super. Pozdrawiam, życzę świetnych wakacji, wspaniałych lotów i do zobaczenia wkrótce. Pa!